Ja mam w ogóle taki jeden straszny sen, który mi się bardzo często powtarza, teraz zupełnie serio mówię, że mi w ogóle kradną rowery z domu. Sponsorem audycji Kierunek Tokio i serwisu kierunektokio.pl jest PKN Orlen. Drodzy Państwo, mamy gościa. Gosia jest żeglarką. Gosia pływała na windsurfingu na najwyższym światowym poziomie, łącznie z tym, że w tym windsurfingu olimpijskim zdobyła Mistrzostwo Świata. Między innymi oczywiście. Była na igrzyskach w Rio de Janeiro. No i takie pytanie, właśnie, czy, czy fajnie było w Rio? Teraz z perspektywy czasu uważam e, generalnie wyjazd na igrzyska jako no, duży sukces w karierze. I e, generalnie, jak opowiadam e, ludziom o jakichś tam e, moich e, wynikach, to oczywiście uwzględniam e, to, że jestem olimpijczykiem. E, aczkolwiek, no jeżeli chodzi o takie czysto sportowe podejście, no to mm... No, nie uważam, żebym tam zrobiła super wynik, no i e, tak jakby e, no dużo rzeczy się złożyło na to przed Igrzyskami, że jednak e, ta forma nie była najlepsza, nie była taka, jakbym chciała przygotowania, nie wyglądały tak, jak e, ja to sobie postanowiłam i, i, i takie jakie były założenia. E, także sportowo to na pewno Mistrzostwo Świata i jakieś wcześniejsze e, medale Mistrzostw Europy na przykład, ale e, generalnie Patrząc z perspektywy, no to tak, no, super być Olimpijczykiem. Ale powiedz o samych regatach, co tam się działo, jak one wyglądały, jak przebiegały? No bo to jest tydzień praktycznie walki dzień w dzień wyścigów mnóstwo. Na pewno. Dużo czasu na popełnienie błędu, dużo czasu na odrobienie w razie co błędu. Co tam, jak wyglądały? No te nie tata, da się to, ukryć, myli. że te regaty olimpijskie, no to no są związane z bardzo, bardzo dużą presją, no bo jednak. No, są to regaty, które odbywają się raz na cztery lata. Są bardzo ważne, no bo tak naprawdę tym bardziej w sportach, takich jak windsurfing, które no nie są super medialne i tak naprawdę no ludzie zaczynają Ciebie znać, kojarzyć i, i zaczynasz faktycznie nie wiem, może no generalnie zarabiać też na, na tym sporcie. No, to medal na igrzyskach tak naprawdę otwiera drogę no do, do, do jakiegoś takiego dalszego świata. A te wszystkie medale miszu Świata Europy, no to to jest raczej taki punkt przejściowy, powiedzmy. Także no, no one dają, nawet jeżeli chodzi o takie zwykłe finansowanie yy, czy, czy wsparcie, właśnie ze związku, yy, no, to, no to jest przyszły rok, tak, jeden sezon, także no to jest bardzo, bardzo krótki okres, no i jest w sumie bardzo dużo możliwości, że jednak tego wyniku nie, nie poprawisz albo nie, nie utrzymasz, także no jest bardzo, bardzo dużo stresu w tym sporcie. No i igrzyska to tylko podkręcają, bo sobie myślisz, no mam szansę i muszę ją wykorzystać. Igrzyska kolejne w Tokio, 2020 w nawiasie pierwszy rok. Jakie twoje perspektywy? Enoshima, zupełnie inny akwen. Jak masz, Jaką masz wizję występu reprezentacji Polski tamże? Trzymam kciuki, oczywiście e, ze wszystkich. I teraz to było tak, jakby ten wywiad był spisywany, to było głębokie wyschnięcie. Tak? Przykro mi, że już to nie są igrzyska, w A, których ja wystartuję. Nic, no bo nie właśnie, nie trwać, w, w międzyczasie tak, w międzyczasie zakończyłaś karierę. Tak, tak, zakończyłam karierę. Ale masz, tak, masz jakiś pogląd, widzisz mniej więcej jak to jak wyglądają przygotowania, rozmawiasz z ludźmi, tak, myślisz, że jakby y zmieniło się coś w świadomości w podejściu, czy, czy ta jakby kadra jest bogatsza w coś? Nie mówię tutaj o zasobach finansowych, bo to jest jakby inna kwestia zupełnie, ale ale jest coś takiego, że, że jest więcej świadomości w przygotowaniach do igrzysk olimpijskich. To są wszystko bardzo trudne pytania i wydaje mi się, że dopóki się tam nie jest. W... Centralnie, w środku, e, i, i się o tej grzyska e, tam, no i nie walczy, i do nich teraz się nie przygotowuje. No to naprawdę ciężko powiedzieć, bo e, no każdy z zawodników jest e, traktowany bardzo indywidualnie. To się też bardzo zmieniło, że e, no jednak e, jest duży nacisk e, na tą indywidualność, i no jest bardzo duży sztab szkoleniowy w ogóle teraz. Także myślę, że raczej jeżeli chodzi o tych zawodników, no, pretendentów do medali, a myślę, że prawie że w każdej klasie mamy takie szanse. No, to im tam raczej niczego nie brakuje. To przygotowania idą na najwyższym poziomie. Myślę, że nawet teraz, w, tej, w czasie tej em, pandemii, tego, tego wirusa, em, wszyscy sobie tam naprawdę dobrze radzą. To ja się Ciebie zapytam o specyfikę windsurfingu olimpijskiego, bo to jest tak naprawdę bardzo, chyba najbardziej fizyczne żeglarstwo, prawda? Takie chodzi o wysiłek, o intensywność mm, wysiłku. No, to na pewno trzeba być bardzo uniwersalnym. Myślę, że windsurfing jest na pewno e, najbardziej wydobywany. Jeżeli chodzi o, o takie siłowe yy, klasy, no to, no to pewnie fin. Tam na Fortyinerze raczej też tam trzeba się trochę ruszać. No dobrze, zakończyłaś karierę. Gratulujemy ci całego twojego dobytku, ale to nie koniec yy, wyczynowego uprawiania sportu przez ciebie, bo to nie jest tak, że odstawiłaś sport na bok, tylko nie, przesiadłaś no to... się z deski na rower przede wszystkim, ale też żeglujesz. Yy. Tak jest. No z tym wyczynowym sportem to tak bym była ostrożna. Na nie, pewno... Widzę na strawie, co robisz, więc to powiem ci, że tu amatorzy tak szybko nie jeżdżą. No na pewno tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia. Powiedz o swoim kolarstwie, bo to jest hmm. Strasznie polubiłam to kolarstwo, że doszłam już do takiego momentu w, pew, w, w pewnym czasie, że w zasadzie to wolałam iść na trening kolarski niż na wodę, bo już mi było zimno na wodzie, że nie chciało mi się coś nowego, jakieś nowa ekipa. Ja Mam w ogóle taki jeden straszny sen, który mi się bardzo często powtarza, teraz zupełnie serio mówię, że mi w ogóle kradną rowery <grywania> z domu. Była taka akcja, że myśmy byli zakwaterowane, byłyśmy zakwaterowane same dziewczyny we trzy na drugim piętrze na Majorce. Czwarta w nocy czy coś takiego. I jeszcze było, było, było bardzo ciemno. Aż mnie ciarki teraz przychodzę jak o tym myślę. Przepraszam. <grystanie> <grystanie> tak, ja mam bardzo płytki sen, że generalnie no, naj, najmniejsza bzdura jest w stanie mnie wytrącić ze snu. I myśmy tam spały tak, że każda miała swój pokój. I ja poprzedniego dnia potrzebowałam mieć dowód. No i żeby nie chodzić tam z całym portfelem, to ten dowód sobie wyciągnęłam i położyłam na szafce. Mieliśmy też na podłodze kafelki, a nie jakiś tam dywan. Usłyszałam po prostu, jak Stopani. ten dowód spada na kafelki. Oh, yes. No i, <głos》> i od razu widziałam, że kuczę, No przecież miałam też tam położony portfel centralnie na tym. I podniosłam głowę i patrzę, że tam jest normalnie człowiek. A w zasadzie nie zobaczyłam człowieka, tylko oczy po prostu się świecące. To był tak straszny widok. No i co? No zerwałam się z łóżka, wydałam jakiś taki po prostu nienaturalny zupełnie. Nie krzyk, uh -huh. e, że aż się sama siebie przestraszyłam. No i on w zasadzie no stał, też się przestraszył chyba mnie, że ja się obudziłam. Tam jeszcze była Karolina Lipińska i, i Kamila Smektała. Ja go normalnie wypchnęłam przez to okno. Tak autentycznie normalnie rękami wzięłam, po prostu go złapałam Wieł za kurtkę i wypchnęłam go przez okno. Wiesz, trochę i by nie przeżył. Ja żałuję, że tam nie zapałam czegoś. Tam w ogóle myśmy mieli taki apartament, że ten balkon tak jakby nie dochodził do mojego okna, że on musiał tak jakby przeskoczyć z okna. Tam była taka, nie wiem, no, przerwa z metrowa powiedzmy. Musiał przeskoczyć z tego okna na, na balkon. No ja w tym portfelu, co on tam zabrał, no bo zabrał ten portfel, ten dowód spadł, on zabrał portfel, miałam tam kartę moją bankomatową, która też w ogóle ja zdążyłam zablokować bardzo szybko, ale ona wypadła w ogóle na, na tym balkonie, jak on uciekał. No i w zasadzie z tej całej sytuacji no to straciłam e, no telefon, który w ogóle miałam koło mojej głowy przy łóżku, więc no też straszne ksy, bo myślę, że on normalnie. E, tak się zakradł, że tak się się zakradł, że nic po prostu. Ale on szedł przez okno? Czy tak, drzwi przez okno, my. przez okno. No i jeszcze była taka akcja, że no dziewczyny się nie obudziły dlatego, że on e, musiał jakiś gaz rozprzestrzenić u nas mhm. w mieszkaniu. E, taki usypiający. Bo właśnie Karolina się no w miarę tam obudziła szybko i była taka dosyć przytomna, no bo usłyszała też po prostu się, no, no jak się wydarłam, no bo to było naprawdę okrutne i e, Kamila też się obudziła, ale w zasadzie dopiero jak weszliśmy do niej do pokoju i tak ona tak wstała, co się stało, coś, taka zupełnie była w ogóle w innym świecie, poszła... Ona poszła później do łazienki, zemdlała normalnie w wannie i cały dzień miała po prostu taki no, wyjęty z życia, uh -huh. że było jej strasznie słabo. No i tam po jakichś konsultacjach z lekarzami no, stwierdziliśmy, że faktycznie. Kurczę, no się zatruła jakimś Aha. gazem, nie? I widocznie, no ten złodziej coś nie pomyślał do końca, że ten gaz właśnie poszedł po prostu w całości do pokoju Kamili, a nie do całego mieszkania. No, pewnie Bo mi się tak. wydaje, że też dlatego on był w takim szoku, że po prostu, że, że, wieki, że, 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 ja, się, że ja się obudziłam. Że ty... No to niezła przygoda, muszę powiedzieć. Jak Także majorki tam. miałam e, nawet po dziś dzień, myślę, że trochę mam dosyć. E... No, ale tam jednak na rowerze się fajnie jeździło, więc może kiedyś wrócę. Gosia Białecka. Żeglarka dzisiaj już się ściga na rowerze z uśmiechem zawsze, a my się żegnamy, niestety. Sponsorem audycji Kierunek Tokio i serwisu kierunektokio.pl jest PKN Orlen.